Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj ruszam do Grenlandii, ruszam do wschodniej części Grenlandii. Czemu nie do zachodniej, tam gdzie najwięcej ludzi mieszka? Bo w Nuuk, gdzie zazwyczaj się ląduje, to jest stolica Grenlandii, mieszka tam około 17 tysięcy osób. I mówi się, że to jest taki najmniej klimat, powiedzmy, grenlandzki właśnie w Nuuk. Chociaż tam można poznać kulturę, w sensie muzeum jest grenlandzkie, bardzo ponoć ciekawe, również uniwersytet grenlandzki jest i tak dalej, ale to sobie odpuszczam. Ja chcę 3 dni, 2 noce spędzić właśnie na Grenlandii, w Tasiilaq i przez Kulusuk właśnie tam lecę. Do zobaczenia już z Grenlandii. Aha, i jeszcze jedno. Dla wszystkich osób, które wybierają się na Grenlandię i nie tylko, polecam do przeczytania książkę pana Adama Jarniewskiego Nie mieszkam w iglo. Tu za chwilkę ją pokażę, jak ona wygląda. No, w zeszłym roku, w 2018 roku się ukazała. Świetna książka, bardzo fajnie się czyta. Pan Adam mieszka tutaj od 2004 roku i później wiele ciekawostek, które wam będę chciał przekazać, czerpałem właśnie między innymi z tej książki, więc polecam z ręką na sercu nie tylko dla osób, które wybierają się na Grenlandię. Panie Adamie, zrobił pan świetną rzecz. Ruszam na Grenlandię, Air Iceland, centrum, lotnisko w Reykjaviku, wygląda terminal tak, a więc malutki. Lecę na Kulusuk. The estimated flying time to Kulusuk is 1 hour and 20 minutes and the pilot in command is Captain Georg Hansen. Wylądowałem na Grenlandii, jestem na terminalu w Kulusuk. No co, odbieram bagaż i zaraz się przesiadam na helikopter. Mam jeszcze 2 godzinki, więc pewnie coś porobię. Może na miasto pójdę. O, są skóry jakie. Sklep z pamiątkami. To ten Kulusuk. Pewnie odbiór gdzieś bagażu. To jest taśma bagażowa, właśnie tutaj przyjechały bagaże i teraz odbieramy je. Wsiada. No i jestem na Grenlandii, miałem trochę pochodzić w Kulusuk, tam gdzie wylądowałem, no ale niestety kazali szybko przenosić się do helikoptera i jestem w Tasiilaq. Tasiilaq, odwrócę, pokażę wam, jak tutaj pięknie jest. Świetnie mamy tutaj przedstawioną Grenlandię. O, i tutaj widać, gdzie wylądowałem. 106 km na południe od koła podbiegunowego w Kulusuk. Tasiilaq jest właśnie za 10 minut właśnie lotem helikopterem. Po lewej stronie mamy Nuuk, to jest stolica. Pan Adam, o którym wspominałem, mieszka w Sisimiut. No a wyżej mamy właśnie inne miasta. Grenlandia jest powierzchniowo 2 miliony, ponad 2 miliony 100 tysięcy kilometrów kwadratowych, mieszka tutaj około 56 tysięcy osób, tylko jak widzimy, nie ma za dużo miast i Park Narodowy Północno-Wschodni Grenlandii jest to największy park narodowy na świecie. Proszę bardzo, tu jest poczta, ona jest czynna od 9 do 15. Znaczek do Polski kosztuje 17 koron duńskich, mnożymy to przez 60 groszy.
i pocztówka 6 koron. O, mamy tutaj pocztę. Samochód policyjny właśnie wyjeżdża z poczty. A takie tu wszędzie jest centrum miasteczka. Sklepik Pilar Susiok, jakoś tak to się wymawia. Tutaj jest drugi w centrum miasteczka, taki większy, później pokażę wam. A tutaj jest takie muzeum. Wejdźmy do tego muzeum. Muzeum znajduje się w dawnym kościółku, który był tutaj, funkcjonował jako kościół w latach 1906-1986. W centrum jest wybudowany nowy. Wejście kosztuje 20 koron duńskich. Można płacić w euro lub w dolarach, 3 euro lub 4 dolary. I otwarte jest od 13 do 16. Co tutaj można zobaczyć w muzeum? Sanie. Psy grenlandzkie są bardzo ostre i trzeba na nie też uważać. Teraz ta populacja tutaj w tym miasteczku liczy około 500, jeszcze 10 lat temu 1500. Wynika to z wielu czynników. Tutaj widzimy stroje narodowe. To są stroje narodowe grenlandzkie w części zachodniej, ja jestem w części wschodniej. Tutaj jest pokazane właśnie, jak to wygląda. Strój narodowy, który jest nakładany na różnego rodzaju uroczystości, urodziny. Kafemiki jakieś... Nie, kafemiki nie. Tutaj co mamy dalej? Mamy tutaj te figurki. I tutaj widzimy łódź, kajak właściwie. Ten kajak był używany do 1986 roku. Wszystko jest otoczone skórą foki, a więc skóra foki jest najważniejsza. Zawsze była najważniejsza, bo na tym też polegało właśnie, na tym opierało się, przepraszam, życie ludzkie. Też bardzo ciekawą taką rzecz pokażę, zrobione z jelita foki. Dlaczego? Żeby po prostu światło tak się nie przedostawiało do wnętrza domów. A szczególnie w okresie kwietnia trzeba było dawniej nakładać takie okulary, żeby nie oślepnąć od śniegu, od słońca, które szło od góry i od śniegu, i teraz nakłada się okulary przeciwsłoneczne. Muzeum jest bardzo fajne, rewelacyjne, świetnie pokazuje kulturę Grenlandii. Śliczna pogoda jest przy muzeum. Jest tutaj no, lepianka, tak nazwijmy to. To jest tak zwany domek zimowy, w którym to dawniej mieszkano zimą. Ależ jak ślicznie. Słuchajcie, to jak to, ale zobaczcie, co ja tutaj mam. Żartów nie ma, jutro idę do Doliny Kwiatów. I człowiek tutaj, kustosz muzeum, za 100 koron, czyli jakieś 60 zł, pożyczył mi broń, bo co się okazuje? Tutaj w pobliżu są niedźwiedzie polarne, około populacja 2-2,5 tysięcy. Polar bears are here, yeah? Yeah. So we have to be very careful. Sometimes. Więc lepiej może jak pójdę tam, żeby jednak mimo wszystko... Lepiej jest mieć broń. Nie ma żartów. Niedźwiedź polarny jest najgorszym ze wszystkich niedźwiedzi. O, tutaj można wykupić wycieczkę za 475 koron duńskich i popływać 2 godziny po zatoce wśród tych lodowych kryk, które tam widać. Chyba popłynę. O, taką właśnie łódeczką można sobie popływać, więc zaraz wybieram się na rejs. Zobaczmy, około 2 godzin. Piękny dzisiejszy dzień kończę, jutro ruszam pospacerować po okolicy, oczywiście z bronią w ręku. Pozdrawiam was i do zobaczenia z Grenlandii.